Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. Chcemy dzisiaj skupić się na czytaniach, które Kościół Święty przygotował nam na piątą niedzielę Wielkiego Postu i już na samym początku słyszymy to wezwanie, że pod wpływem Słowa Bożego otwierają się nasze groby, czyli tak naprawdę Pan Bóg wzywa nas do zmiany życia, bo chce nam udzielić swego ducha, abyśmy ożyli. I jak wiemy, życiem jest Jezus, a więc to nasze ożywienie ma się dokonać w Nim. I przykładem właśnie takiego znaku czy wielkiego wydarzenia, bo tak naprawdę chodzi o wskrzeszenie Łazarza, to temat Ewangelii, bo mamy to właśnie zdarzenie opisane, kiedy Jezus przychodzi do Betanii i następuje spotkanie z Martą i potem z Marią i dokonuje się to wielkie wydarzenie. Ale Jezus czekał, miał w tym swój cel. Dlaczego? Bo miały się obdarzyć wielkie dzieła Boże. I na ten temat będą dziś rozmawiać ksiądz Maciej Galle, Anna Harmata i Roman Harmata. Wskrzeszenie Łazarza. Jezus sam na siebie wskazuje, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Ale jednocześnie widzimy to napięcie, które towarzyszy temu wydarzeniu, bo słyszymy, że uczniowie, mówiąc o pójściu do Betanii, szykują się na śmierć, że tam ma ich spotkać coś, co może być nie do końca przewidywalne, dlatego że to napięcie już w społeczeństwie, wśród Żydów w Sanhedrynie było tak wielkie, że już wyrok został wydany. Zresztą czytaliśmy, że również Łazarza chcieli później zabić ze względu na to świadectwo, że Jezus dokonał takiego znaku. Jak już wspominaliśmy w naszych poprzednich podcastach i rozmowach, to musimy, myślę, przypomnieć to i teraz, że każda niedziela Wielkiego Postu ukazuje nam tak naprawdę wielką, ogromną katechezę na temat osoby Jezusa Chrystusa, kim On jest i po co na świat przyszedł. I to jest pewna oś, która nas prowadzi, na której się zasadzają te nasze rozważania i myślę, że tak powinniśmy też na tę Ewangelię dzisiejszą patrzeć, dlatego że właśnie to, co Pan Roman już zauważył, ten kulminacyjny punkt się zbliża, więc Jezus przyszedł po to, żeby wypełnić wolę Ojca, prawda, zrealizować Jego dzieła. Mówił, że dopóki jest dzień, to działa za dnia, prawda, a przyjdzie noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Teraz jest jeszcze dzień, działają, mówi bardzo krótko, jasno apostołom i oni też mówią, no to chodźmy im z Nim razem umrzeć. Czyli nie do końca jeszcze to wszystko pojmują, bo nie rozumieją tego w tym sensie odkupienia, to zresztą później będzie miało jeszcze wielkie reperkusje, choćby między innymi z Kleofasem, czy z tymi uczniami, którzy idą do Emaus, którzy go kompletnie nie rozpoznają po zmartwychwstaniu. Ale mimo wszystko, Pan Jezus gradualnie zbliża się już do śmierci krzyżowej, która jest śmiercią odkupieńczą, śmiercią, która wyzwoli człowieka z opresji grzechu, tego, co go najbardziej zniewala i co naprawdę może go odciąć od Bożej miłości na wieki. Więc ten głos Syna Bożego, dla mnie bardzo przenikający, aż do szpiku kości, który woła: Łazarzu, wyjdź, prawda? Łazarzu, wyjdź. To jest tak naprawdę aktualny głos Jezusa Chrystusa, no bo musimy siłą rzeczy dokonać aktualizacji Ewangelii, skoro Słowo Boże jest żywe, skuteczne, działa dzisiaj. Więc to jest głos Syna Bożego, który ciągle woła do każdego z nas również. Wyjdź ze swojego grobu, nie? Wyjdź, zerwij z grzechem. Zerwij z tym wszystkim, co nie jest Boże w twoim życiu, bo to, w czym jesteś teraz, to na pewno nie jest twoje mieszkanie, to jest najprawdopodobniej twój grób. Więc takie wielkie wołanie Pana Jezusa. I powiem szczerze, że jak czytam ten 11 rozdział Ewangelii, to jest jeden z najdramatyczniejszych rozdziałów Janowej Ewangelii. I mówię to bez przesady. Jeden z najbardziej dramatycznych. Dlaczego? Życie przychodzi od Boga. To jest ta konkretna katecheza. Życie przychodzi od Boga, żeby ożywić świat. I spotyka się oko w oko ze śmiercią. I to w najsmutniejszej i najbrutalniejszej formie rozkładu. Bo zauważmy, tam jest też taki bardzo ciekawy szczegół. To już jest czwarty dzień. Panie już cuchnie. Wśród Żydów wtedy panowało przekonanie, że dusza ludzka pozostaje przy ciele trzy dni od śmierci. Nie odłącza się, jest gdzieś blisko. Ewangelista wyraźnie mówi, że to już jest czwarty dzień. Nie mamy do czynienia z letargiem. To nie jest jakieś przywrócenie kogoś do życia. Resuscytacja. To jest przywrócenie kogoś z martwych do życia. Nie jest to zmartwychwstanie. Jest to wskrzeszenie. Czyli ktoś, kto realnie, fizycznie, prawdziwie, biologicznie umarł.
wraca do życia. Nigdy takie wydarzenie nie miało miejsca do tej pory. Dlatego powoduje tak wielkie zdziwienie. Dlatego ta śmierć w takiej najbrutalniejszej formie rozkładu. No i co się dzieje? Z tej konfrontacji życie wychodzi zwycięsko i ożywia człowieka, żeby następnie zostać skazany na śmierć przez człowieka. To jest dramat tego rozdziału. Porusza ten rozdział różne ważne problemy i na pewno myślę, że tutaj dotkniemy parę z tych spraw. Ja chciałabym dodać tutaj, że tak jak ksiądz wspomniał, Pan Jezus w tym czasie idzie na śmierć, przygotowuje się na śmierć całkiem świadomie, natomiast wykorzystuje ten czas, aby uformować Kościół przyszły. Wszystkie te wydarzenia, które się dzieją, to jest po to, żebyśmy stali się Kościołem, wsłuchali się, co jest takiego najważniejszego teraz przed odejściem Pana Jezusa. Dla mnie tutaj najpiękniejsze są te dialogi, gdzie Pan Jezus w otwarty sposób mówi z Martą, z Marią. To jest piękny przykład modlitwy. Panie, gdybyś tu był, przedstawiają mu swoje troski. I Pan Jezus wszystko im wyjaśnia, podnosi, nakierowuje. Czy wierzysz, że jestem zmartwychwstaniem? A Marta mówi, tak, wierzę, że ty jesteś Mesjaszem. To samo u Marii. Więc te etapy są bardzo nam potrzebne, abyśmy w Jezusie Chrystusie zobaczyli też swojego Mesjasza, swojego Boga, który nas będzie prowadził i wyprowadzi nas właśnie z tego stanu śmierci duchowej, czy po prostu przeprowadzi nas do życia. No właśnie, bo zatrzymajmy się na chwilę nad tą bliskością, nie? Którą tu Pani Ania zauważyła, bo to jest bardzo ciekawe. Właśnie ten rozdział i ta Ewangelia nam konkretnie mówi, że miłość Jezusa ma cechy osobistej przyjaźni. To jest bardzo ważny przekaz, nie wolno nam o tym zapomnieć. Ma cechy osobistej przyjaźni w stosunku do tych, to jest ważne, którzy na nią odpowiedzą i wyjdą tej miłości naprzeciw, tak jak zrobiły to te kobiety. Czyli trzeba odpowiedzieć na tę miłość i wyjść jej naprzeciw. Ale osobista relacja, przyjaźń. Dlatego tym jest chrześcijaństwo, to nie jest ideologia, to jest relacja z osobą, żywą osobą, jaką jest Jezus Chrystus. Pytanie, mamy taką relację? Najpiękniejsze jest to, że tutaj widzimy człowieka, w tym wypadku Martę i Marię, które nic nie mogą zrobić w sprawie swojego brata. A no właśnie, i teraz dotykamy kolejnej sprawy, mianowicie takiej, i to też mi bardzo mocno tutaj krzyczy wręcz, że co się dzieje? Bo my często się na takie postawie ustawiamy zamknięcie wtedy na Boga. A ta Ewangelia nam mówi krótko, że mimo tego, że Jezus jest naszym przyjacielem, że Bóg jest osobistym moim przyjacielem, prawda? To jednak przyjaciołom swoim nie oszczędza smutku. Nie oszczędza. Ale zawsze w tym celu, jeśli go daje, to po to, żeby ten smutek przemienić w większą radość. Tylko, że my tego tak nie widzimy na samym początku. No i mamy jeszcze to określenie, aby objawiły się większe dzieła Boże. Prawda? Więc był Boży plan, żeby tak przeprowadzić tę całą scenę. Czasem nas dopuści jako przyjaciół swoich do poniżenia, do śmierci, nawet do rozkładu, powiedzmy, rozkładu, żeby potem w pełni obdarzyć nas życie. Czyli co ta relacja zakłada, tej osobistej przyjaźni? Ufność. Warunek właśnie Pan Jezus mówi, wierzysz w to? Tak jest. A teraz właśnie, czym jest wiara? Czy tylko zdaniem sobie sprawy, że to, czy to jest prawdziwe, realne, bo cię dotykam, widzę? Czy wiara jest obietnicą czyjś rzeczywistości dóbr niewidzialnych, czyli wierzę, to bardziej ufam tobie. Nie widzę tego, nie realizuje się to w moim życiu, wszystko mi się rozwala, jest po prostu w stanie rozkładu, śmierdzi już, Panie, śmierdzi, ale ufam ci, zawierzam ci, mimo tego dramatu. To jest to. Oto puka Jezus do każdego z naszych serc. Tutaj uderzające jest również to, co mówi święty Paweł w liście do Rzymian, że ci, którzy żyją według ciała, Bogu się podobać nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. I chciałbym tutaj pokazać, bo to jest bardzo praktyczna rzecz. Co to znaczy ci, którzy żyją według ciała? Otóż Jezus w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu został, jak mówiliśmy, wyprowadzony czy wyrzucony na pustynię. I tam został poddawany próbom, pokusom. I teraz zwróćmy uwagę, nasze ciała będą właśnie w tym zakresie poddawane pokusom. Co nam mówi świat i ciało, które ze swoimi zmysłami odbiera bodźce świata, że będziesz szczęśliwy, gdy będziesz bogaty, będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz miał władzę, będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz sławny, będziesz szczęśliwy, kiedy ci się życie pięknie ułoży. I to są bodźce, które atakują nasze ciało. A teraz Pan Bóg mówi, to nie to.
Trzeba wyjść z poziomu tego myślenia, wydobyć się z tego grobu, który i tak będzie musiał umrzeć, prawda? Ten wymiar będzie musiał umrzeć i zacząć żyć według ducha. A więc jakie są owoce ducha? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, tak. Łagodność, opanowanie, to wierność. Paweł w liście do Galatów, nie? Tak, prawda? Więc mamy tutaj bardzo konkretne wskazania, nad czym należy pracować, czyli zaczynamy od tego poziomu naszych cud. Tak. Trzeba sprawdzić, ile mam tej cierpliwości, ile mam tego opanowania. Tak, ale też zauważmy tutaj jedną konkretną rzecz, że Łazarz tym wszystkim, bo to jest też pewnym takim punktem dla nas wyjścia, ale i dojścia, że Łazarz reprezentował stan, w jakim się znalazła cała ludzkość w chwili po prostu przyjścia Zbawiciela. I to właśnie było tym głębokim powodem wzruszenia Jezusa z grobu, czyli ta jego niezwykła delikatność tej relacji. To jest też coś, nie? Dlatego, że my też nie możemy tutaj podjąć takiego, wpaść w pułapkę takiego samozbawienia. Ja teraz praca nad sobą, to czy tamto, nie? To nie ma raczej nic wspólnego z takim niemieckim porządkiem, prawda? Ale znowu właśnie w tym takim ogromnym zawierzeniu, zaufaniu czasem, to może się wydawać bardzo chaotyczne i niezwykle niezrozumiałe, enigmatyczne. Ale jednak w tym wszystkim dzieje się Boża wola. Na to musimy być bardzo uwrażliwieni, że Bóg wysłuchuje nasze prośby, ale wysłuchuje je na swój boski sposób. Nieludzki, boski. Dla nas on jest niejednokrotnie niezrozumiały. Że daje nam o wiele więcej, niż my o to go po prostu prosimy. Chociaż nam się wydaje, że jakoś nie daje, ale bardziej odmawia. Mówiąc o tej woli Bożej, ja widzę też w tej Ewangelii wielką przestrogę dla nas wszystkich. Mianowicie taką przestrogę, że nieliczenie się z wolą Bożą dla Sanhedrynu stało się przyczyną ich wejścia na drogę zakłamania, zaślepienia i ostatecznie katastrofy. I to jest dla nas też taka przestroga, żebyśmy też bardzo mocno uważali i szukali właśnie w tych wszystkich sytuacjach naszych życiowych, wiedząc, że Bóg jest blisko, ufając Jemu w tym wszystkim. Ale musimy bardzo uważać, żebyśmy w swoim życiu, w tej ufności właśnie, w zawierzeniu Bogu, w tej osobistej relacji, przyjaźni, wychodząc temu naprzeciw, co On ofiaruje, stając przed Nim, słuchając Jego głosu, przede wszystkim nie szukali w tym wszystkim siebie samego, ale szukali Jego woli. Bo to jest dokładnie to, co robił Pan Jezus. Nie przyszedł zrealizować siebie, tylko przyszedł zrealizować wolę tego, który go posłał na ten świat. I w jego życiu też ta wola w wielu momentach po ludzku była niezrozumiała. Ojcze, zabierz ten kielich ode mnie, choćby jedna, ale nie moja, niech się Twoja wola staje. Pan Jezus też się bał, też nie rozumiał, ale w tej swojej trudności, jakkolwiek to nazwać, kłopocie, ufał cały czas Ojcu. Że Ojciec wie lepiej i że Ojciec poprowadzi swoje dzieło do końca i skończy się na pewno dobrze, że to dzieło się wypełni. No jest to taka droga, częścią takiej drogi podróży duchowej, przejście przez ciemność do światła zmartwychwstania. Przez to Pan Bóg też nas przeprowadza do chwały, do radości, do poznania większej miłości. No i na koniec chcemy zadedykować Państwu to ważne zdanie z psalmu, że pokładamy ufność w Panu i ufamy Jego Słowu. Więc to jest to wskazanie, które pozwoli nam przejść nawet przez trudne sytuacje, trudne wydarzenia, ale jednak w zjednoczeniu z Chrystusem i w ufności z Nim to zawsze jest możliwe. I skończy się dobrze. I tym już żegnamy się z Państwem. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.